Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych
przyjąć święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 30 maja 1971 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach Robczyce. Od 18 czerwca 1971 roku oraz Mielec świętego Mateusza i Ewangelisty od 24 czerwca 1976 roku. W dniu 26 sierpnia 1987 roku został mianowany proboszczem parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie. Urząd ten pełnił do czerwca 1989 roku. Z dniem 27 czerwca 1989 roku został przydzielony do pracy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, gdzie przez wiele lat katechetą szkół średnich w Mielcu. W 2018 roku jako emeryt zamieszkał w domu księży wiedzy w Tarnowskiej imienia świętego Józefa w Tarnowie. Ponadto sprawował obowiązki dziekana dekanatu Grybów, doradcy metodycznego nauki religii przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli na rejonie diecezji tarnowskiej w województwie podkarpackim, dalej diecezjalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców oraz rejonowego duszpasterza akademickiego Mielca. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłaństwo otrzymał w roku 1984 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1987 diecezjalny przywilej Rocceto e Edmantonetto. Komunikat nadaje ksiądz Łukasz Niemcuj, notariusz kurii diecezjalnej w Tarnowie. To tak krótkie przypomnienie historii kapłaństwa, jego pracy kapłańskiej, świętej pamięci księdza Władysława Burkę. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A z wami i z dzisiaj Kościół wspomina dwóch wielkich mężów wiary w jednej uroczystości liturgicznej świętych apostołów Piotra i Pawła, pierwszego papieża i apostoła narodów, jak zwykło się o nim mówić. Piotr był skromnym rybakiem z Galilei, Paweł natomiast prześladowcą pierwszej wspólnoty Kościoła. Pan Bóg powołał obu i wyznaczył im nowe zadanie – głosić Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu całemu światu. Celebrując Mszę Świętą, spójrzmy na naszą codzienność i tak jak Piotr i Paweł, pozwólmy Panu Bogu działać cuda w naszym życiu, przywołując ich wstawiennictwa. Módlmy się za Kościół, aby trwał mocno w Chrystusie i za Piotra naszych czasów, aby umacniał braci w prawdziwej wierze. Stańmy w pokorze na początku tej świętej ofiary, uznajmy nasze grzechy i prośmy o dar miłosierdzia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą o Bogu wszystkim zaniedbaniu. Moja bardzo wielka wina. Przed obawą Najświętszą Marię zawsze widzę, wszystkich majątków świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie.
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wiek. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził na sto Piotra. A były to dni krzaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów po cztery żołnierzy każdy, zamierzając po święcie paskie wydać go królowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłością zajaśniała w celi. Trącenie w bok obudził Piotra i powiedział: wstań szybko. Równocześnie trąb Piotra upadł kajdanem. Przepaść się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi, wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Oto Słowo Boże. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja lubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Od wszelkiej trwogi Pan spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapomną wstydem. Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Od wszelkiej trwogi Pan. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy. Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozmowy nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie pieniądz sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Pan stanął przy mnie i wzmocni mnie, żeby się przeze mnie dopełniło ogłoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z waszych nóg. Wyrwie mnie Pan od wszystkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja.
bramę piekielną, bo nie przemogą. Wspierał swoim doświadczeniem i umiejętnościami
tych, którzy chcieli pogłębiać swoje umiejętności katechetyczne od strony naukowej. To była praca wyjątkowa, nietuzinkowa, elitarna, można powiedzieć, a jednocześnie cicha i wydająca owoce przez wielką systematyczność i przez wielką wytrwałość w pracy, bo przecież wymagało to rozpoznawania znaków czasu, w którym przyszło działać księdzu Władysławowi i dostosowywać sposoby działania, nauczania do tych właśnie uwarunkowań, jakich przyszło wówczas jemu i jego braciom kapłanom żyć, gdy chodzi o przekaz prawdy wiary, nauczania, a szczególnie to nauczanie katechetyczne. Także i my, poddając swoje życie Bogu, stajemy się coraz bardziej otwarci na Ducha Świętego. Wtedy, tak jak niezenna powódź, która spływa w korytem rzeki bez żadnej przeszkody, czy tam na swojej drodze, tak łaska Boża przepływa przez nas na otaczających ludzi. Niesiemy im dobrą nowinę o Jezusie i nowym życiu, jakie On nam daje. W ten sposób wydajemy owoc, podobnie jak Piotr i Paweł. I znowu w odniesieniu do pracy księdza Władysława, znowu inna dziedzina na płaszczyźnie duchowej, to był konfesjonał. Prowadzenie wiernych przez sakrament pokuty, jednoczenie z Bogiem, obdarowywanie łaską, mocą, powołanie do wojska. Niezależnie od Twojej obecnej sytuacji, proś o łaskę poddania swego życia Panu. Możesz modlić się na przykład tak: Jezu, poddaję Ci moje życie, wszystkie moje troski, pragnienia i nadzieje. Posługuj się mną tak, jak tego pragniesz, aby nieść ludziom Twoje życie. Dobrze jest powtarzać tę modlitwę codziennie, ponieważ poddanie się Panu bywa niełatwe. Możesz jednak zaufać, jak Piotr i Paweł, że ofiarowanie życia Bogu przyniesie owoc zarówno w Twoim życiu, jak i w życiu innych, nawet jeśli tego owocu jeszcze nie dostrzegasz. Nie przestawaj modlić się i ufać. I na koniec, kochani, trzeba nam wspomnieć tutaj księdza Stanisława Mucha. Kiedy tutaj rozpoczynał pracę, ksiądz Władysław był dużym pomocnikiem, doradcą, wspierał swoją radą, konsultowali wiele spraw. Jak się dowiadywałem, choćby z jakichś skromnych rozmów z księdzem Władysławem. Wiemy, że ksiądz Władysław tutaj wiele razy sprawował mszę świętą. Nieraz te kilka dni urlopu, jakie miał, tutaj spędzał. Jak siły mu służyły, to dzisiaj młodzi pewnie by nie przyszli tam z końca do kościoła, bo by mówili, że jest daleko. On przychodził, żeby sprawować mszę świętą pieszo i wracał pieszo do domu. A więc czuł się na siłach wtedy jeszcze. A nawet kiedy
kiedy już te siły go trochę opuszczały, starał się być tutaj, przyjść również pieszo do kościoła. Spowiadał tutaj, uczestniczył w ważniejszych wydarzeniach parafii, na odpustach, w koncelebrze, z innymi kapłanami tutaj sprawował msze święte, może więcej i częściej to było, jak proboszczem był tutaj ksiądz Stanisław Mucha. Mamy dług wdzięczności wobec księdza Władysława, dlatego jeszcze raz zachęcam o modlitwę w jego intencji, żeby w ten sposób powiedzieć mu przez tą modlitwę także z naszej strony dziękujemy. Wyznajmy wiarę naszą, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, z Boga, światłem ze światłości, Bóg prawdziwy, współpracowali, Józefa,
księży z Przedsławia, księży z Nagoszyna za zmarłą w dniu dzisiejszym o 8 godzinie około zmarła Zofia Partacz, za zmarłych bliskich naszemu sercu, aby dzięki łasce Bożej znaleźli się w niebie wraz ze świętymi apostołami, wielbili Pana Boga wieczności, Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy wpatrzeni w przykład świętych Piotra i Pawła nigdy nie ustawali w pogłębianiu naszej relacji z Panem Bogiem i troszczyli się o przekazywanie wiary młodszemu pokoleniu. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty dałeś w początkach Kościoła wielkich mężów wiary, apostołów Piotra i Pawła, przyjmij nasze modlitwy, które zanosimy przez ich zbawiennictwo przez Chrystusa, Pana naszego. Wspólnie odbierają cześć na ziemi.
Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w ziemi pańskiej. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, Bóg po wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy się upieli i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie się imię Twoje.
Chrystusa, Chrystusa. Thank you.
Boże, Ty nas pokrzepiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, abyśmy żyli w Kościele jak pierwsi chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce apostołów, a utwierdzeni w miłości stanowili jedno serce i jedną duszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia, napełni nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan miłości, otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii, budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty, Pożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła Katolickiego w jedności z całym Kościołem. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Święty Stanisławie Szumanowski, święci Świeradzie w Benedykcie, święta Kingo, wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw jego miłości i zasadzką złego ducha, chłodź naszą obroną, Bramo niebios. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa gorejące od nic.
zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa odwieczne, upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze, serce Jezusa cierpliwością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa uczniom przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze, serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze, serce Jezusa krwawa ofiarą grzeszników, serce Jezusa zbawieniem ufających Tobie, serce Jezusa nadzieją w Tobie umierających, serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Jezu cichy i pokornego serca, módlmy się, wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce największego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składam. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego i Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu najsłodszy, odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzący się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należymy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twym. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królewo bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zmieniali z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ładu, spraw, żeby ze wszystkich ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała Bogu Bożemu sercu, przez które stało się na nas zbawienie. Niech cześć i chwała.
Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Dozwól, prosimy Tatą czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie